Siemaneczko, z tej strony Johnny Team. Dziś zagramy sobie w Farming Simulator 2015. Jest to oczywiście sezon trzeci. Już chyba 20 odcinek, z tego co pamiętam. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozsiewaniem nawozów. Także bierzemy sobie renóweczkę. Odpalamy ją. Muszę zobaczyć jeszcze jak mam dźwięk. Dobrze mam dźwięk. Także bierzemy renówkę i będziemy rozsiewać nawóz dzisiaj. Myślę, że na wszystkich polach mi się uda rozsiać. Najpierw pewnie pojedziemy na to największe. Sobie szybę uchylę przed linią. Dobra. Zapinamy wałek. Podniosł to do góry. Także tutaj sobie napełnimy ten na rozsiewacz nawozem. Do pełna. Dobra, zakryjemy planteką. Także możemy ruszać. Renóweczką sobie pojeździmy. Widzicie, już tutaj ładnie nam wyrosło zboże, dlatego trzeba rozsiewać już nawozy powoli. W kolejnym odcinku chciałbym jeszcze zrobić wyjazd do lasu. Też zobaczymy jak to wyjdzie. Czy już będzie trzeba kosić, czy jeszcze nie. Jak nie będzie trzeba jeszcze kosić, to zrobimy wyjazd do lasu. Właśnie miałem powiedzieć, że w tym sezonie, czy nie w tym sezonie, tylko że przynajmniej teraz w tych żniwach, co teraz będą, przed żniwami nie będzie oprysków, ponieważ jak widzicie moje saldo nie jest zbyt duże. No i po prostu nie mam też za bardzo pieniędzy, żeby właśnie kupić ten opryskiwacz. Ale myślę, że jakoś to będzie. Nie będzie aż tyle tych robactwa tak dużego i tego dzielska. Ale myślę, że będzie spokój, także ten sezon jeszcze będzie tutaj bez oprysku. Ale myślę, że już kolejny sezon już nigdy będzie z opryskiem. Dobra. Właśnie chcę jechać do lasu, bo chcę dokupić jeszcze jakieś pole. Troszkę sporo tych traktorków, czy może nie sporo traktorów, ale chodzi mi o to, że traktory o dosyć dużej mocy. Bynajmniej tamte dwa, bo tamte takie pomocnicze to wiadomo. Dobra. Odpalamy i lecimy. Będę jeździł z kamery zewnętrznej, myślę, że będzie wygodniej. Będę przynajmniej wszystko widział. Myślę, że tak raz dookoła sobie objedziemy, bo to będziemy jeździć wzdłuż. Chciałem powiedzieć, że nagrywam to drugi raz, ponieważ za pierwszym razem komputer mój nie domagał, że traktujmy. Po prostu zawieszał się. Tak na razie jest dobrze, ale żeby nie zapraszać, odpukać trzeba. Na razie jest dobrze. Sobie siejemy nawóz. Myślę, że dzisiaj wszystkie pola sobie obsiejemy na tym odcinku. Kurde, nie włączyłem stopera. A dobra, mierzę z tym. Myślę, że aż taki długi ten odcinek nie będzie. Co 20, myślę, paru minut się uda zrobić. Nie mam aż tak dużo pól do nawiezienia torki. Tylko chyba 5 albo 6. 4. W sumie nie wiem czy to nie będę musiał jeszcze nawieźć, ale to chyba już nie. Bo tu było dawane pod korzeń, także chyba to już nie będzie trzeba.
Tutaj się troszkę wyprostujemy. Troszkę jest ze skosa i tak będę musiał trochę ze skosa jechać. Może planteczkę sobie zajmę, bo mi niepotrzebna w sumie. Myślę, że dosyć spoko muzyki też są. Tu się nic nie zmienia, to jest wszystko, cały czas ten sam wykonawca, ta sama strona na YouTubie. I tak będzie link pewnie w opisie. Dzisiaj jeszcze pobrałem kilka właśnie nowych muzyk. Ale dosyć spoko są te muzyki, mi się bardzo podobają akurat. Dlatego je pobieram. I też myślę, że wpadają w ucho. Na całe pole nam to starczy. A czemu tak mało ubywa? A ja wiem, czemu tak mało ubywa. W początku zapomniałem podnieść plantekę. A jak tu właśnie masz plantekę założoną na tym rozsiewaczu, to z niego nie ubywa. Zapomniałem o tym. No dobra. Taki mały fejn. Na samym wstępie, ale satan. Przynajmniej będę pewny, że mi tu starczy na to pole. Tak to mogłoby braknąć, bo już mamy 60%. Niech zostanie z 20%, może 30% na tym polu. W tym rozsiewaczu to będzie dobrze. Może trochę więcej zostanie zacząć. Sobie zwolnię troszkę prędkość, mierzę. 16 damy sobie. Czy 17 ma na tym pomacie, 16 będzie jechał. A też nie pokazałem wam na farmie, potem jak pojedziemy w tanko farmie, to wam pokażę. Pole zostało sprasowane do końca. Belki pozwoziłem, ładnie poukładałem. O, i nowe nabytki mam dwa w sumie. One drogie nie były, także nie ma się za bardzo tym tu przejmować. Pieniędzmi, bo one w sumie za obydwa zapłaciłem 2000. Już takie drogie znowu nie było. Już tak bardzo. A się przydadzą. I szczególnie jeden bardzo mi się przydał. Właśnie przyszedł do zważenia belek. Czemu wyłączyłem? A zapomniałem, ale dobra, nie się z tym. Czemu ja to opuściłem? Mi się guziki pomyliły. Teraz wyłączyć to opuściłem. No mamy 30% zostało. Niecałe, teraz będzie 28, 27, coś koło tego. Dobra. Także ogień z rury i lecimy. 27% zostało. Będziemy zacząć taki lat na to. Pole z rzepaczkiem. Tutaj nie będzie trzeba rozsiewać. Ale chyba nie. No, tu już było rozsiewane, z tego co widzę. Włączymy. No, tu już było rozsiewane, także nie trzeba. Także lecimy na farmę. Tam koło farmy jest troszkę pól, chyba ze 4. Nie, 3. Zresztą 3 mam do pola rozsiewania. Pojedziemy sobie może tędy, bo tędy rzadko jeżdżę. Kogucika załączymy. Dobra. Nie, ale teraz te muzyki mi się podobają bardzo. Dzisiaj pobrałem chyba 8 kilka nowych, czy troszkę więcej. Wow. Właśnie one lecą teraz, żeby oni się nie powtarzały cały czas. Chociaż i tak będą się na pewno powtarzać, bo wszystkie potem dorzucę, te dorzucę do tamtych. Się znowu zmieszają i będzie dosyć spoko. Mi się podobają te muzyki. Może jak... O kurde, teraz mi się komputer lagnął chwilę. Raz. Mam nadzieję, że nie będę miał więcej takich ścinek. Najmniej nie chciałbym tego. Tutaj wjedziemy. Koguta wyłączę, bo mi niepotrzebny. Dobra, tutaj jedziemy. Z kamery zewnętrznej jeszcze powiem, żeby tu widzieć dokładnie jak to rozsiewa. Z kamery wewnętrznej nie wiem czemu, ale ja nie umiem rozsiewać na produkt.
Muszę z kamery zewnętrznej iść, bo wewnętrznej nic nie widzę. Zostało 7%. Może dojedziemy tam do końca chociaż. Nie wiem, zobaczymy. No może, może. Nie, no dojedziemy raczej. Co, troszkę przyspieszyłem jeszcze. No, idealnie. Wow! Zajęliśmy do... No troszkę zjechaliśmy, ale... Tylko lekko przed nim kołem zaczepiliśmy ten rów z wodą. Chudy wyłączę, bo mi niepotrzebne. Tu mam nawozy. Się napełniałem się. Oczywiście zaraz mi się saldo zmniejszy. Dobra. O, druga ścinka. Kurde, znowu mi komputer będzie zacinać się. Żeby mi się nie zacinało. Był zadowolony bardzo. Nie mam zamiaru już jeszcze raz nagrywać tego. Po prostu nie chcę już drugi raz znowu nagrywać. Trzeci raz w sumie bym już teraz nagrywał. Mam nadzieję, że mnie teraz nie zawiedziesz, komputerku. Tak, nie zawiedziesz, a już kolejna ścina poszła. Kurde, tu była już konkretna ścina. No nie, no kurde, no błagam, żeby mi się nie zacinał, no. Czemu zawsze jak nagrywam? No, komputer coś mi się psuje. Nie wiem, co mu chodzi. Ale się strasznie wiesza, muszę wam powiedzieć. Nie rozsiejemy sobie tamtych kul na odcinku, bo nie chcę po prostu tych ścinek. Chcę, co skończymy. Koniec odcinka, bo kurde, no komputer mi się tnie. Nie będę oglądał odcinków z takimi ścinami. Już 3 ścinki poszły, także... No grubo było. Nie wiem, ile wyszło, może z 15 będzie. Dobra, sobie wycofamy, sobie jedziemy na farmę. Pokażę wam tylko jeszcze te belki. Zresztą tam ustawię od razu, co pojadę poza nagraniem, ryzyko nawodzić. Jak widzicie, tutaj ładne beleczki sobie układałem. Mam takie dosyć fajne gabelki, no widły takie w sumie. Ładnie poukładałem. To nie była przyczepa samozbierająca, żeby ktoś mi nie napisał. Tu, jak widzicie, do New Hollanda tura z powrotem założyłem. O, tu mamy dwa nowe nabytki. Chwytak do bel. I dosyć fajny. I właśnie te widły. To są jakieś gable czy coś, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Ja to nawet mówię widły po prostu. One mają fajną właśnie funkcję, że można układać na stojąco, a nie na leżąco. Dlatego tak ładnie tutaj poukładałem. No. No i co, to chyba wszystko tutaj, jak widzicie, moje maszyny stoją ładnie. No i co. Dobra, myślę, że w tym odcinku było na tyle. Nie chcę po prostu tam jeździć, bo jak pojedę tam, to na pewno będą kolejne ściny. No i co. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Tu mleczko, jak widzicie. W tym odcinku to było na tyle. Rozsiewaliśmy sobie nawóz rynówką z Sipmą. Rozsiewacz nawozu Sipma. No i co? Myślę, że odcinek się spodobał. A jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Oczywiście zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i co? Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!